Ostatniej nocy temperatura w Polsce spadła do minus 5 stopni. No teraz coraz więcej czasu spędzamy w domach, które muszą być ciepłe. A co w przypadku domów, które mogą stać się naszymi? Dokładnie w takim miejscu jak to, lekko zadrzewionym, z dojrzałymi, dorosłymi drzewami i z nowoczesną technologią. No drodzy Państwo, musimy myśleć o tym, żeby to ogrzewanie domów mogło być jak najbardziej ekologiczne i jak najbardziej w wymiarze ekonomicznym dla nas korzystne. Stąd nasza wizyta dzisiaj w Dobrych Klimatach w jednej z miejscowości tuż pod Warszawą, niedaleko Parku Narodowego. Co możemy się dowiedzieć o tych aspektach? Aha, ogrzewanie podłogowe, drewniane okna, izolacja termiczna odpowiednia. No dobrze, idziemy wobec tego zgłębiać te tajniki ogrzewania i nowoczesnego budownictwa, nowoczesnego designu. Są trzy podstawowe kryteria wyboru miejsca zamieszkania i czasem one nie są w takim priorytecie ustawione, jak w tej chwili powiem. Niemniej jednak jest to lokalizacja, mikrolokalizacja. Mhm. Następnie jest to wielkość, funkcja samego mieszkania, czyli ile pokoi, na którym piętrze, a po trzecie oczywiście cena. Funkcja mieszkania, to znaczy, że dom może mieć różnego rodzaju przeznaczenia, dobrze zrozumiałem? Zdecydowanie, on może być miejscem dla rodziny, może być tylko miejscem wypoczynku, może być także aspiracyjną wizytówką, może być też inwestycją. I myślę, że mogłabym tu jeszcze, albo wspólnie moglibyśmy jeszcze wymieniać więcej takich funkcji. Wiadomo, że ekologia kosztuje. Czy łatwo przekonać klienta do tego, że jeśli teraz nieco więcej poniesie kosztów, to gdzieś to później w przyszłości zwróci się jemu? Istotnie. Ja lubię podkreślać także podczas rozmów z naszymi klientami zróżnicowanie między inwestycją a kosztem. Koszt jest jednorazowy i często bezzwrotny. Inwestycja często oczywiście wykonana w trakcie zakupu może być rozłożona w czasie i po jakimś określonym czasie ona może się zwracać. I w związku z tym, jeśli mówimy o rozwiązaniach ekologicznych, one najczęściej są rozpatrywane w kontekście rozwiązań energetycznych, ogrzewania, klimatyzacji, ergo wykorzystania określonych urządzeń, implementacji technicznych, a także paliw wykorzystywanych do operowania tychże właśnie urządzeń. I właśnie w koszcie tychże paliw możemy, nie w bardzo krótkim terminie, ale już w półrocznych, w rocznych interwałach czasowych, widzieć konkretne różnice w samych kosztach. Pani Joanno, czy zatem w polskiej rzeczywistości budowlanej takie osiedla ekologiczne z rozwiązaniami energooszczędnymi to jest przyszłość, jak Pani sądzi? Ja myślę, że tak. Zdecydowanie? Zdecydowana przyszłość i tak jak rozróżniłam inwestycje od kosztu, rozróżniłabym też modę od trendu i stylu. Mhm. To jest styl, to jest trend, to jest ponadczasowa tendencja do, teraz może powiem górnolotnie, życia w zgodzie z naturą, ale generalnie rzecz biorąc, wykorzystując to, co świat otaczający, to co przyroda, co ziemia, co powietrze może nam zaoferować. Żyjemy w klimacie o dużych amplitudach temperatury, prawda? I sam dom, sama nasza jednostka mieszkalna musi być do tego w elastyczny sposób dopasowana. Także na to osoby świadome, a coraz więcej tej świadomości, coraz więcej podróżujemy, czytamy, wiedza z zagranicy do nas przychodzi niezwykle dużo. Możemy obserwować, co się dzieje. Ja myślę, że ta świadomość naszego społeczeństwa i też potencjalnych kupujących jednostki mieszkalne, czy to domy, czy mieszkania,
rośnie też w dużym stopniu ze względu na coraz większe podróże. Przywozimy dużo wiedzy, dużo obserwacji, jednocześnie budując i podwyższając nasze oczekiwania. Jest Pani optymistką w tej Jestem kwestii. Urodzoną i niepoprawną optymistką. Bardzo się I cieszę. Nie tylko w tej kwestii. Bardzo się cieszę, bo ten program między innymi ma wprowadzać dobry klimat. Dobry klimat. Piękna, słoneczna pogoda i dużo lasów. To wszystko sprawia, że jesteśmy blisko natury. Panie Sebastianie, proszę bardzo, zapraszam. Ja zapraszam. Ja się będę chciał tutaj dowiedzieć, czy jest możliwość połączenia nowoczesnego designu, tych nowoczesnych technik ciepła z naturą, z przyrodą, tak, żeby to wszystko jakoś ze sobą funkcjonowało. Jest to możliwe? Jest to możliwe i my właśnie chcemy to pokazać na naszym dom pokazujący, czy my chcemy pokazać ten nowoczesny design i ten nowoczesny technik, jak pompa ciepła i alternatywne proekologiczne elementy w tego wszystko. Czyli jesteśmy w miejscu, gdzie pomysł z komputera, z głowy przeniósł się na rzeczywistość. No dokładnie. To możemy pójść, tak? Proszę bardzo. Zapraszamy. Domy są fajne, domy są przestrzenne. Te największe mają więcej jak 200 metrów. A jak wyglądają koszty związane z ogrzewaniem? Na jakie Państwo zdecydowaliście się rozwiązania? Mamy w sumie trzy alternatywne rozwiązania. Mamy tradycyjne połączenie ogrzewane gazowe, mamy rozwiązanie elektryczne, w drugiej stronie mamy w opcji pompa ciepła. I nas zależy od początku, by to nasz podejście proponować ludzi alternatywne rozwiązania. Wiemy, że energii podróżuje, ropa jest ograniczona i kierunek alternatywnej energii, korzystając z tych naturalnych źródeł, to było od początku dla nas, powiemy, jedno z najważniejszych punktów, tutaj w ogóle zaczynać budować. Tak? A jak Pan sądzi, czy nam Polakom dużo jest do poziomu ekologicznego, austriackiego? Ile to nam jeszcze czasu może zająć, żeby... Ja powiem Pana, to już nie jest wielka różnica. To nie jest wielka różnica. Ja też wiemy, za rok, półtora roku też w Polsce zmieniają się przepisy. Dostać pozwolenie do budowy, to trzeba też w projekcie budowlanym już ująć pewne alternatywne rozwiązanie, korzystając z naturalnych źródeł energii. To są panele słoneczne, albo tak jak pompa ciepła jest. Tak? I myślę, Polacy też już są bardzo po prostu daleko w tym wszystkim zaawansowane i myślą już o alternatywnych rozwiązaniach. Tak? Według nas kierunek, który ma przyszłość i ludzie będą wcześniej, później tak i tak tylko i wyłącznie zaczynać myśleć, jak można oszczędzić i jak można po prostu takie przyroda, jak tu mamy, i to jest piękna okolica, nie połączyć, tak? I nie zniszczyć. Tak? I że my, wiemy, mamy, myślę, tutaj kamera już jest to pokazana. Przed samym wejściem mamy prawdziwek, tak? Rośnie tutaj grzyby, to jest, powiemy, dowód, nasz zdrowe podejście do zachowania przyrody i natury. Tak?